trzecie już Mistrzostwa Inżynierów Dolnego Śląska w narciarstwie alpejskim odbyły się tradycyjnie w ośrodku narciarskim na Czarnej Górze. 4 marca w sobotę na stoku stawiło się 87 zawodników. Humor i pogoda dopisywały. Cóż ważniejszego jest od słońca? Mamy witaminę D, mamy wszystko. Niestety trudno jest przewidzieć pogodę. Gdyby nie układ ferii, że Dolny Śląsk miał ferie poprzednie 2 tygodnie, mielibyśmy te zawody wcześniej. Ale wszyscy prosili, żeby nie było to w trakcie ferii. No więc trzeba było to zrobić w 1 tygodniu po feriach. No i niestety aura się nam zmieniła. A to, że mamy wiosnę, to tylko się cieszyć. Jesteśmy filmowani, także trzeba uważać, co się mówi, jakie gesty się wyraża. I cóż, życzę wszystkim udanej zabawy, wspaniałej rywalizacji i wystawiania buzi do słońca, bo warto, bo jest słoneczko piękne. I zawody, trzecie zawody Izby ogłaszam za i uważam za otwarte. Inżynierowie i członkowie ich rodzin startowali w 9 kategoriach. Dzieci, młodzieżowcy, juniorki i juniorzy, juniorki i juniorzy starsi, seniorki i seniorzy oraz w kategorii rodziny. Zbliżająca się wielkimi krokami wiosna oraz słońce sprawiły, że warunki narciarskie były trudne. Śnieg bardzo mokry, ale stabilny, czyli że ten śnieg utrzymał się przez cały dzień w bardzo podobnej formie. A w jakiej kategorii pani startowała? Ja startowałam do 30. To jest chyba kategoria jeszcze juniorki, może starsze. Rozumiem, że jest pani tutaj z którymś ze swoich rodziców? Tak, tak, jestem z tatą, który jest inżynierem. Ciężki śnieg nie oszczędzał nikogo. Najmniejszy błąd podczas zjazdu w śniegowej rynnie kończył się upadkiem. Na szczęście obyło się bez kontuzji. To następny na starcie. Wyjątkowo ciężkie słońce, ciężki bardzo śnieg, mokry, było bardzo trudno. A jest pan z siebie zadowolony? No wyśmienicie, no pierwszy zjazd był dobry, w drugim zjeździe powiem się, że poszedłem na wszystko, co jest możliwe. Lekkie podparcie, ale jest dobrze. A który raz pan brał udział w zawodach? Drugi raz. Drugi raz i będę zawsze chyba. Ja rozumiem, że od zeszłego roku jakieś ćwiczenia się odbywały. Tak, tak. Byłem na jednym treningu, myślę, że za mało. Zdecydowanie, ale jest dobrze. A z kim pan dzisiaj tutaj przyjechał na zawody? No dzisiaj przyjechałem z córką, z kolegami, z Benkiem Michalskim tutaj. Iska, no całe towarzystwo, także jest propagacja bardzo mocna tego sportu. Pomysł dobry? Wyśmienity. Wyśmienity. Zapraszamy wszystkich naszych członków, aby uczestniczyli. Jest cudowna zabawa, wspaniała atmosfera. Jest naprawdę pięknie. Grupa wiekowa od 31 do 45.
starcie zawodniczka z numerem 48. Prosimy komendę dla numeru 48. O. Najpierw bezpieczeństwo. Nie, tak, naprawdę. To nie, już nie ma ścigania. To, ma, to już jest zjazd. Dali to trudne warunki. Bardzo trudne. Spokojnie, porynne jechać, nisko. Bo wiosna idzie, trzeba w ogórka sprzątać, tak? Ogródkę, grabienie, a to się będzie leżało później do maja. Oprócz sportowej rywalizacji liczyła się dobra zabawa. Organizatorzy nie kryli zadowolenia. Nie mieliśmy żadnego wypadku, nie było żadnego skręcenia nogi, nie trzeba było udzielać pierwszej pomocy, co jest też bardzo ważne, że przeprowadzone w bezpieczny sposób. Widzę, że coraz bardziej popularne są te zawody, bo w tym roku bardzo dużo osób wzięło udział. No, mieliśmy zgłoszonych prawie setkę. Obecnych 87, więc to jest dobry wynik już na dzień dzisiejszy. Pokazuje, że jednak potrzebne są tego rodzaju spotkania, że nie tylko szkolenie, nie tylko zawód, praca, tylko coś, co robi przyjemność. No myślę, że umiejętności były niezłe, bo warunki były bardzo trudne. I w tych warunkach, że wszyscy jakoś przejechali tą trasę, świadczą o tym, że jednak potrafią jeździć. Naprawdę najlepsze wyniki robi młodzież, najlepsze wyniki robią osoby towarzyszące, ale wśród inżynierów w izbie mamy też wielu dobrych zawodników, którzy świetnie jeżdżą na nartach. Ja myślę, że przyszły rok już będzie na pewno dużo więcej osób, bo idzie w eter ta informacja. Jak wiecie, inne izby też się w to włączyły, chociażby o Polska, ze Śląska, tam też ktoś był, także mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie dużo, dużo więcej osób. W zawodach dolnośląskich inżynierów uczestniczył Dominik Rak, członek Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Bardzo fajne zawody, pierwszy raz jestem na takich zawodach w ogóle w życiu, także emocje duże. W pierwszym przejeździe upadek, ale w drugim jakoś poszło. Także. No ale warunki były trudne. Trudne warunki, ciężkie, śnieg ciężki, ale pogoda piękna, także dopisały mi się wydaje warunki, bo albo mamy słońce, ale śnieg no, słabszy, ale... No i fajna zabawa, jak widać. Tak. To jest też takie odreagowanie od pracy, która no, czasami trwa całe dnie, całe noce. Także takie wyjazdy na narty bardzo są wskazane do naszej pracy. Zmagania ze śniegiem zakończyły się rozdaniem nagród. W kategorii dzieci do lat 13 pierwsze miejsce zajęła Maria Tomala, a miejsce drugie Franciszek Misterka. Tata mówił, że trenowaliście dużo przed przyjazdem tutaj. Nie, tak, byliśmy na feriach w Pruszkowcach i codziennie jeździliśmy rano do Pruszkowiec na dosyć mały strach, a później wieczorem na tą nocną jazdę do Białki Tatrzańskiej. Dwa lata temu i w tamtym roku miałem trzecie miejsce dwa razy. No i teraz poprawiłem się, także jest super. Na miejscu trzecim uplasował się Mateusz Broda. Nikt jednak nie został bez medalu. W kategorii młodzieżowcy pierwsze miejsce zdobył Mateusz Tatka, drugi był Filip Łannik, a na trzeciej pozycji znalazła się Agata Puterko. Zapraszamy po odbiór medali. Wśród juniorek trzecie miejsce zdobyła Aneta Broda, drugą pozycję zajęła Agnieszka Kawczuk, a pierwsza była Izabela Juchniewicz. Nie, no niestety nie miałam okazji ćwiczyć w zasadzie pierwsze moje zawody, także bardzo, bardzo się udało dobrze rozpocząć starty. Bernard Michalski zajął trzecie miejsce w kategorii juniorzy, drugi był Rafał Kawczak, a pierwsze miejsce zajął Adam Misterka. Całe ferie 7 dni spędziliśmy w Pruszkowcach, ostro trenowaliśmy całą rodziną, więc co przyniosło właśnie efekty.
Zaskoczony. To znaczy, że nie jest pan zaskoczony? No, liczyłem, że może uda się być na pudle. Poprzednie dwie edycje udało mi się zająć trzecie miejsce. W tym roku poszedłem, można powiedzieć, na całość. Zaryzykowałem, były bardzo trudne warunki. Jest bardzo dużo osób, które dobrze jeżdżą tutaj technicznie, ale no, trzeba się odważyć i zaryzykować. Mi się akurat w tym roku udało. W kategorii juniorek starszych na miejscu pierwszym znalazła się Ewa Zielińska. Druga była Elżbieta Hodowany, a trzecia Renata Pyka. Andrzej Danielecki zdobył pierwszą pozycję wśród juniorów starszych. Drugie miejsce zajął Krzysztof Pyka, a trzecie Piotr Hodowany. Pierwszą i jedyną pozycję w kategorii seniorek zajęła Hanna Jaśkiewicz. Reszta pań z tej grupy była, niestety nie dojechała. Wśród seniorów pierwsze miejsce wywalczył Ryszard Jakubowski, drugi był Eugeniusz Puterko, a trzecie miejsce zdobył Andrzej Chryciuk. 65. Dziewiąta kategoria to kategoria rodzina. Tu liderem była rodzina Tatka. Drugą pozycję zajęła rodzina Puterko, a trzecia była rodzina Zielińskich. Najlepszy czas wśród zawodników miał Mateusz Tatka, 22,20 sekundy.